Przepraszam za trochę zakrypnięty głos, ale zimno dzisiaj jest. Słuchajcie, jesteśmy tutaj po to, żeby głosić dobrą nowinę. I to słowa, te słowa dobra nowina już troszkę się zużyły. Już wszyscy wiedzą, co to jest, ale tak naprawdę, co to jest dobra nowina? Dobra nowina to jest informacja, z której każdy się cieszy, prawda? Co może być dobrą nowiną? Dobrą nowiną może być coś, jak ktoś ci powie, że dostałeś podwyżkę. Dobra nowina to jest wtedy, kiedy człowiek się raduje i cieszy z tego, co usłyszał, prawda? My tu jesteśmy po to, żeby wam głosić dobrą nowinę. Dobrą nowinę o tym, że Jezus Chrystus zmarł za każdego z nas, zmarł za mnie i za ciebie na krzyżu, abyśmy mieli odkupienie naszych grzechów. Proszę? Abyśmy mogli mieć czyste sumienie. Bo Pismo Święte mówi o tym, że każdy jest grzesznikiem. Dziękuję bardzo. A to oznacza, że ja i ty jesteśmy grzesznikami. Ale Słowo Boże też mówi do nas, że jest rozwiązanie dla tego problemu. I tym rozwiązaniem jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bo tak jak tutaj na ziemi jest prawo, które mówi, że musimy płacić podatki. Jest prawo, które mówi, że jeśli kogoś okradniesz, to mogą cię zamknąć do więzienia. I to jest prawo, które mamy tutaj w Polsce. To prawo również mówi, że nieznajomość prawa nie usprawiedliwia człowieka. A więc nie możesz stanąć przed sądem i powiedzieć, proszę pani, ja nie wiedziałem, że za kradzież idzie się do więzienia. Tak samo jest z Bożym prawem. Boże prawo mówi, że nasza niewiedza nas nie usprawiedliwia. I co mówi Boże prawo? Boże prawo mówi, że za każdy grzech jest zapłata, a tą zapłatą jest śmierć. Ale Boże prawo mówi też, że Jezus Chrystus już zmarł i On zapłacił za nasze grzechy. A więc niejako odsiedział za mnie i za ciebie wyrok, który został na nas wydany. Bo jeśli ja jestem grzesznikiem, to jestem przestępcą wobec prawa. Jeśli zgrzeszyłem, to znaczy, że mam na swoim koncie jakieś przewinienie i za to przewinienie będę rozliczony. A wiara w to, że Jezus Chrystus zmarł za moje grzechy, pozwala mi zwrócić się do Niego i prosić. Panie Jezu, odpuść mi. Innymi słowy, modląc się do Niego, prosząc Go, Panie Jezu, odpuść mi, modlę się, aby to On odsiedział za mnie wyrok. Dlatego dziś chcę wam głosić dobrą nowinę i mówić tobie i mnie, ktoś za ciebie odsiedział twój wyrok. Ktoś za ciebie zapłacił za twoje grzechy, on zapłacił też i za moje grzechy. Dlatego głosimy, że zbawienie jest z wiary. Z wiary w to, że jeden człowiek, który był Bogiem, przyszedł na ziemię i zapłacił za nasze winy. Odkupienie mamy w Jego krwi, w Jego ofierze na krzyżu. Bo Bóg, który stworzył ten świat, On stworzył również prawo. I On przysłał swojego Syna tutaj na ziemię, aby On zapłacił za nas. Każda osoba, która wierzy w Jezusa Chrystusa, że On zapłacił za jego winy, jest wykupiona. I Pismo Święte mówi, że w dniu ostatecznym staniemy wszyscy na sądzie i ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nie będą sądzeni, ale przejdą do Królestwa Bożego. A ci, którzy nie uwierzyli, będą sądzeni za swoje winy. Dlatego zachęcamy każdą osobę, która jest, aby uchwyciła się tej nadziei. 1000 lat temu przyszedł człowiek i zmarł za moje i za twoje winy. To jest naprawdę dobra wiadomość. Ona jest dużo lepsza niż to, że jutro możesz dostać podwyżkę. Ona jest dużo lepsza niż to, że ktoś skasuje twoje długi. Bo to są duchowe długi. Pismo Święte mówi, że któregoś dnia każdy z nas umrze i że jest określony czas, kiedy każdy z nas żyje. Niektórzy ludzie żyją 70 lat, ci, którzy są dobrego zdrowia, mogą dożyć 100 paru lat, ale któregoś dnia umrzemy. A decyzje, które podejmujemy teraz, dzisiaj, na temat zbawienia i wiary Jezusa, mają znaczenie dla życia wiecznego. A więc są o wiele ważniejsze niż te rzeczy, które dzisiaj doświadczamy, bo to są rzeczy, które przeminą. Nasza młodość przeminie, nasza średni wiek też przeminie, aż w końcu się zestarzejemy. Ja mam dzisiaj ponad 40 lat i to, co zobaczyłem, to to, że jak się obejrzę wstecz, to dni płyną bardzo szybko. Jeszcze przed chwilą miałem 30, a przed chwilą miałem 20, byłem na studiach. Pamiętam tamte czasy. Wydawało mi się, że będzie trwał, nie wiem, będę żył bardzo długo. Ale dziś moje doświadczenie jest takie,
że dni płyną bardzo szybko. Znam ludzi, którzy umierali u mnie na studiach, bo zapili się. Prowadzili fajne, hulaszcze życie. Także każdy z nas tak naprawdę może skończyć swój żywot już jutro. I to, co my dziś głosimy i to, do czego my dziś zachęcamy, to zachęcamy każdą osobę, aby klęknęła dziś przed Jezusem Chrystusem, wyznała Mu swoje winy i powiedziała: Panie Jezu, weź to i przez swoją śmierć zapłać za moje grzechy. Do mnie Bóg zapukał, kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem. Miałem 17 lat i nie byłem w stanie sobie poradzić ze śmiercią mojego kuzyna. Był moim najlepszym przyjacielem i któregoś dnia uciekł z domu, miał wypadek i nie żyje. I przez wiele lat, przez jakieś 2-3 lata zastanawiałem się, jaki sens miało jego życie. Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nikt go nie znał, nikt nie będzie o nim pamiętał, a za 30 lat kto wie, czy w ogóle ktoś go wspomni oprócz jego rodziców. I zastanawiałem się nad tym, im dłużej się zastanawiałem, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że ludzkie życie nie ma sensu. Bo jeśli nawet spłodzę potomstwo i potem ono spłodzi swoje potomstwo, to za 100 lat kto będzie pamiętał o mnie? Jaki sens miało moje życie? Ono nie ma tak naprawdę żadnego sensu. Zacząłem się zastanawiać nad ludzkim życiem, po co w ogóle człowiek żyje. I miałem z tym problem przez jakieś 3 lata. I czytałem różne książki, filozofie, jakieś Hare Krishna, różne inne rzeczy przez te 3 lata. I powoli zastanawiając się nad tym, zacząłem wpadać w depresję. Aż któregoś dnia zachorowałem, położyłem się do łóżka, zacząłem się zastanawiać w ogóle, po co żyć. I pamiętam, że przyszła do mnie taka myśl, żeby sięgnąć po Pismo Święte. I sięgnąłem i zacząłem czytać Ewangelię. I nagle odkryłem, że to jest coś, czego szukałem przez ostatnie 3 lata. I czytając tą księgę na każdej stronie, doświadczałem dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to było przekonanie o grzechu, które nie jest przyjemne. Które przekonuje mnie, że ja jestem grzesznikiem. Ta księga tak naprawdę oskarżała mnie, bo pokazywała, że moje życie, które miałem przedtem, nie było fajne i Bogu się nie podoba. A druga rzecz to była zachęta do tego, żeby się modlić do Jezusa. I słuchajcie, przeczytałem w pewnym momencie fragment Ewangelii ze świętego Łukasza, który opowiadał o synu marnotrawnym. I czytając ten fragment odkryłem, że Bóg nie jest taki, jak o nim myślałem. Że On nie odrzuca każdego człowieka, On jest jak dobry ojciec, który się cieszy z tego, że ludzie do Niego przychodzą. I wtedy pomodliłem się krótko i do mojego serca zagościł pokój. To, co dziś próbuję Wam powiedzieć, to to, żeby Was zachęcić do tego, żebyście wierzyli w Jezusa Chrystusa. Pismo Święte mówi, że Bóg nikogo nie odrzuci precz. Każda osoba, która do Niego przyjdzie, Bóg go nie odrzuci. Jeśli ktoś przyjdzie szczerze, Bóg przyjmie każdego człowieka. Tylko chcę dzisiaj Was zachęcić do tego, żebyście czytali Słowo Boże i do tego, żebyście się modlili do Jezusa Chrystusa. On jest w stanie zmienić Wasze życie. Dziękuję bardzo.